Zbiory może nie są oszałamiające, ale z pewnością wystarczy to do zrobienia kolejnej potrawy. To jest, proszę Państwa, coś, co się nazywa English spinach, czyli angielski szpinak. To tak naprawdę jest rodzaj sałaty bardzo blisko spokrewnionej ze znaną nam z Europy sałatą rzymską. Jej się nie je na surowo, a dusi. Mam tutaj jeszcze parę ładnych wprost z krzaka rzeczy, na przykład takie oto bakłażany, taką dynię zwaną nugget pumpkin. Z tego wszystkiego, umywszy w przódy jarzyny, zrobię kolejną potrawę. Ale najważniejszego składnika sam nie zebrałem, bo jest to, drodzy Państwo, mięso z krokodyla. To są krokodyle filety, które są bardzo podobne w smaku i konsystencji mięsa do kurczaka. Dużo lepiej im robi, jeśli je zamarynować w białym winie, więc tutaj spoczywają takie piękne steki w białym, oczywiście miejscowym z Doliny Słon winie, moczone przez kilkanaście godzin. One się będą krótko smażyć, więc ja zaczynam przyrządzać rzecz jarzynową, która będzie temu towarzyszyć. Będzie to rodzaj kary z jarzyn. Zaczynam od siekania cebuli. Kary zaczynamy od podsmażenia cebuli, nie na oliwie, tylko na oleju. Jak Państwo słyszą, w tym garnku jest rozgrzany olej. Chociaż to jeziorko za mną wygląda niezwykle krokodylowo, to proszę się nie przerażać, nie wyjdzie tutaj żaden potwór, nie porwie mnie do środka. W zachodniej Australii nie ma krokodyli. Krokodyle są w północnej Australii, a poza tym to dla tych, którzy myślą, że ktoś upolował tego zwierza, z którego będę robił steki, informacja: je się tylko mięso krokodyle pochodzące z farm. Dziko żyjących krokodyli się nie zabija w celach konsumpcyjnych. Cebulę tak czy inaczej, czy są za mną krokodyle, czy nie, trzeba przemieszać i czekać, aż bardzo przyjemnie się zeszkli. Teraz, proszę Państwa, curry. Ponieważ jest to curry, więc ono się musi podsmażyć. W tej miseczce mam hinduską pastę curry, łagodną, z dodatkiem mango. To się po prostu kupuje w sklepie. U nas naprawdę już te rzeczy zaczynają się pojawiać, więc po prostu dobrze ich Państwo szukajcie. Pasta curry, a nie proszek curry. Teraz trzeba to wrzucić i delikatnie razem jeszcze około pół minuty podsmażyć, żeby curry się zagrzało i uwolniło wszystkie swoje piękne aromaty. I dosłownie po chwili dodaję tutaj świeżo starty imbir z odrobiną zgniecionego czosnku. I już w zasadzie tylko po wymieszaniu trzeba zalać to płynem. W tej misce, dość rustykalnie wyglądającej, ale taką mamy okolicę, mam bulion z kurczaka, nie bulion z krokodyla. Nie słyszałem w ogóle o czymś takim. I wlewam tutaj mleczko kokosowe i kiedy to się zagotuje, będę dodawał jarzyny. Zaczęło się gotować, więc wrzucam kawałki bakłażanów. One nie są wstępnie posolone, nie są też zblanszowane. Widzieli Państwo, na jakim słońcu one tu przebywają. Nie mają prawa mieć ani cienia goryczki. One się po prostu muszą teraz zagotować w tym wywarze, a już przygotowuję dwie wzruszające malutkie cukinie, które obok zagonu z bakłażanami znalazłem. Dodam je później, bo one znacznie szybciej zmiękną. I oczywiście pokroję je. O, dość duże kawałki. Steki z krokodyla muszą być smażone na bardzo mocnym ogniu, więc pod patelnią już się świeci, ja wlewam olej, czekam, aż się nagrzeje, a teraz mogę wykańczać curry, więc dodaję do niego nieco proszku chili, który tutaj jest w miseczce. Nieco. To curry jest niezwykle łagodne, więc ten proszek chili dobrze mu zrobi. I teraz dodaję tutaj trochę, nie mleczka kokosowego, bo ono już jest w środku, ale kokosowego kremu. On jest bardzo gęsty, więc sprawi, że to wszystko będzie miało odpowiednią konsystencję. No i jeszcze dodam tutaj trochę tego angielskiego szpinaku. Państwo z powodzeniem mogą dodać do tego sałaty rzymskie. A teraz clou programu. One bardzo ładnie przeszły zapachem i aromatem białego wina.
Trzeba je tylko z tego wina dość dokładnie otrząsnąć, ponieważ będzie niezwykle pryskać. Bardzo gorący tłuszcz na patelni. O, właśnie tak. Steki z krokodyla są idealmente, jak powiedzieliby włoscy przybysze do Australii, więc natychmiast gaszę pod nimi gaz i zdejmuję, otrząsając je nieco z tłuszczu. Wyglądają po prostu filmowo i mam nadzieję, że równie filmowo wyglądało będzie curry. O tak, wygląda pięknie i przy okazji jest przerażająco gorące, ale jeszcze się nie poparzyłem całkowicie, więc tutaj obok kładę jego słuszną porcję. Proszę zobaczyć, jak bardzo przyjemnie zgęstniało. To się w trakcie gotowania stało. Oczywiście mleczko kokosowe nieco gęstnieje, ale ten krem nadał całości odpowiedni szlif. I jeszcze nieco świeżych listków bazylii. I to już prawie wszystko, prawie, bo jeszcze tutejsze chardonnay, stąd oczywiście z Doliny Słon, bo jakżeby inaczej. I w ten oto sposób mamy tutto completo, by znowu posłużyć się włoskim językiem. Proszę spojrzeć, chardonnay, curry z jarzyn oraz steki z krokodyla. Drodzy Państwo, zostawiam Państwa z tym wspaniałym widokiem na talerzu, życząc Wam równie kapitalnych rzeczy i życząc Wam równie udanych wędrówek po Australii. Kłaniam się, do widzenia.